Dzisiejszym spotkaniem z panem ministrem Sebastianem Skuzą inaugurujemy nowy cykl, który nazwaliśmy Przystanek Nauka. Czemu on jest dedykowany? Dedykowany temu, aby nasza młodzież, nasze studentki i studenci mieli okazję, mieli sposobność spotkać się na żywo z autorytetami, osobami, które rzeczywiście wywierają istotny wpływ na naszą rzeczywistość. W tym przypadku mówimy o finansach. Osoba pana profesora Sebastiana Skuzy to jest osoba, która odpowiada za finanse całego państwa. Jest to bardzo ważna osoba. Każda złotówka, która jest wydawana w budżecie państwa, przechodzi przez biurko pana ministra. Profesor Sebastian Skuza jest naszym pierwszym gościem, inauguruje cykl. Natomiast chcemy, naszą intencją jest, aby zapraszać osobowości z różnych dyscyplin, z różnych branż, które reprezentują różne, zupełnie różne środowiska. Ale bardzo serdecznie zapraszam nie tylko nasze studentki i studentów, ale również osoby z zewnątrz, które chcą posłuchać i spotkać się na żywo z autorytetami. To dla mnie zaszczyt, że będę otwierał ten cykl Politechniki Opolskiej. Miałem możliwość już współpracy z panem rektorem, gdy pełniłem funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i bardzo wysoko oceniam Politechnikę jako jednostkę i naukową, i dydaktyczną, i organizacyjną. Wartość akademicka jest jedna, podstawowa, a mianowicie dążenie do prawdy, dążenie do wiedzy. Nawet może nie po to, żeby być najlepszym, ale żeby wiedzieć, żeby coś poznać i żeby się w tym odnaleźć, czuć się potrzebnym i coś realizować. I to właśnie chciałbym przekazać dzisiaj młodzieży. Jest to bardzo ciekawa propozycja. Uważam, że zawsze spotkania z praktykami pomagają nam zobaczyć, jak wiedza teoretyczna, którą dowiadujemy się na zajęciach, jest wykorzystywana w praktyce, w instytucjach czy różnych przedsiębiorstwach. Moim zdaniem jest to bardzo dobra inicjatywa, bo to też pokazuje wiedzę nie tylko teoretyczną, jaką my z wykładów, tylko też wprowadza aspekt praktyczny do tego, gdzie można po prostu na własnej skórze doświadczyć od opinii eksperta, jak to wygląda w rzeczywistości. Myślę, że to bardzo dobra inicjatywa i że powinny się takie odbywać jak najbardziej.